Cześć, jestem Antek, jestem z Warszawy, z Polski. Antek z Warszawy, co ty z tu? Z Polski! Czy nie przeszkadza panu mieszkanie przy auto za nie? Nie. Co jest? Ty zawsze musisz tam, gdzie trudniej. Przynajmniej plażę pozwól mi zobaczyć. Pięknie tu i brzydko zarazem. Oczywiście byśmy chcieli mieć wszystkie wizy, ale jakby, no po co nam wiza do Libii, jak nie dostaniemy do Algierii, nie? Z domem objechać, ale znowu tam wtedy potrzebne będą inne wizy do innych krajów, więc trochę jest zabawy z wizami. Niedźwiedź pójdzie się zapytać, ale to kurczę kiepsko wygląda, powiem wam szczerze. Ja bym wolała mieć wizę niż jechać na granicę i tam, wiecie, dostać lub nie dostać. Ambasada Libii, któryś z tych budynków. Nie wiem, czy będzie otwarte dzisiaj jeszcze, bo już jest godzina druga, ale to przynajmniej zobaczymy, w jakich dniach i godzinach jest otwarte. Właśnie my robimy tak, że jak się o coś pytamy w kraju, gdzie może trudno się dogadać, to po prostu zdjęcie, nie? Flaga, nazwa i wtedy pokazujemy i wtedy, wiecie, łatwiej na migi można się dogadać. Tak więc jedziemy dalej. Tu jakaś ambasada Mali. Jakieś jeszcze inne. Mauretania. Do Mauretanii potrzebujemy wizy, nie? Tak. Wiesz? No, wszędzie prawie potrzebujemy wizy. No kurde. Chyba tak, nie wiem, już nie pamiętam, bo to już takie jest, wiecie, ja muszę 10 razy czytam i dalej nie wiem. Nie jesteś w stanie ogarnąć tyle tych krajów tutaj po prostu. Najpierw spróbujemy te wizy ogarnąć. Jak tych nie dostaniemy, to będziemy sprawdzać inne kraje. O, tam jest jakaś taka podobna flaga. Idziemy bliżej. Nie, to inne kolory są. Gdzie? Tu jest flaga. Ta, o, jest flaga. Jeden, jak ty masz dobry wzrok. Ja to oczywiście bym nie zauważyła, bo patrzyłam na te znaki nisko. Chyba trzeba było skręcić, no. No ale dobra, wiemy, że jest. Zupełnie o wiele dalej niż tam, praktycznie kilometr dalej niż Google pokazywał. Na mapach było zaznaczone. Ale nie szkodzi, mamy. Ale to nie jest ta. Nie? Nie. No jak dopiero skręcisz w prawo, to będziemy dopiero tamtą główną drogą dojeżdżać do tej, którą żeśmy jechali. Nie, to nie jest ta główna, co jechaliśmy, nie. Z prostu padła do tej, co żeśmy jechali. Jest. Mamy ją znowu. I trzeba tutaj skręcić, bo później już nie ma gdzie. I to jest ten budyneczek, ale tu w ogóle nie ma nic napisane, żadnej bramy, ani nic, ja nie wiem. Trzeba się nam spytać tego na budce, wiesz?
Dobra, niedźwiedź pójdzie się zapytać, ale to kurczę kiepsko wygląda, powiem wam szczerze. Nie wygląda to jak żadne biuro. No nic, zaraz będziemy wiedzieć. No wraca, tam rozmawiał przez okienko i coś ma zanotowane, pewnie inny adres. W konsulacie, trzeba znaleźć konsulat. Konsulat, tak? This is embassy. Okej, okay. No to dobra, no to a dał ci adres? A nie, jakiś tylko... tam, kurwa, ja musiałem że sam napisać, ja nie wiem, co z tego jest. No dobra, zaraz poszukamy. I wiecie co? Teraz jak ja zaczęłam szukać na mapie konsulatu Libii, to wtedy wyskoczył mi, teraz też pokazał mi się konsulat Algierii, co przedtem mi się pokazywało, że w Rabat nie ma konsulatu, co byłam nawet zdziwiona, że nie ma ani ambasady, ani konsulatu, bo pokazywała nam się tylko Casablanca. Casablanca jest dalej, dlatego żeśmy stwierdzili, że najpierw przyjedziemy tu. A chcemy najpierw, wolelibyśmy dostać wizę do Algierii, dlatego, że Algieria jest pierwsza, nie? Więc najpierw musimy wjechać do Algierii, a potem do Libii. Oczywiście byśmy chcieli mieć wszystkie wizy, ale jakby, no, po co nam wiza do Libii, jak nie dostaniemy do Algierii, nie? Już teoretycznie można też dołem objechać, ale znowu tam wtedy potrzebne będą inne wizy do innych krajów, więc trochę jest zabawy z wizami. Objechaliśmy dookoła i sprawdzimy jeszcze to. Weź tutaj, wejdź, ok. I będziemy się rozglądać, no. Nie no. To nie, takie normalne budynki tutaj są. Dobra, no to nawróć i pojedź jeszcze raz do tej głównej i ten wcześniejszy może to był budynek. Nie było oznakowane, nie było flag. Musisz nawrócić. Nie ma. No bo nie wiem czemu jedziesz tu dalej, po co? Tam było lepiej nawrócić. Bo ty zawsze musisz tam, gdzie trudniej. Algierii wygląda tak. No i nigdzie tutaj takiej flagi nie widzimy. Ja nie wiem. Niedźwiedź poszedł się tutaj kogoś pytać, jakiegoś gościa, który nie wygląda na miejscowego. Wyszedł tu też z jakiegoś konsulatu. Nie wiem nawet jaki to kraj. Cześć, jestem Antek, jestem z Warszawy, z Polski. Antek z Warszawy, co ty z Polski! Co ty tu robisz? Studiuję dokładnie tutaj, w Instytucie Gibar. Robię research dotyczący kooperatyw w Maroku. Wow, ale spotkanie niesamowite. To wracasz do Polski kiedyś? No wracam, niestety wracam, ale... Nie musisz. No wiem, ja studiuję w Holandii, więc nie wracam od razu. Wracam chwilę, znaczy wracam na chwilę na święta do rodziny, a później jadę do Holandii. No, a później zobaczymy. Chodź pojedź tą drogą najwyżej tam, po lewym, obojenie. Przynajmniej plażę pozwól mi zobaczyć. No,
pięknie tu i brzydko zarazem, bo tu jest taki ugór, taka, no bardzo brzydka jest ta ziemia, musicie mi uwierzyć. Tam stoi jakiś samochód i tutaj jest ocean. Ciągną się takie długie, wolne fale, jest taki grzmot dosłownie, taki grzmot. Jest siła w tych falach. Wow. Po prostu trzy światy, najgorzej to w miastach właśnie, wiecie? A tu żeśmy chcieli znaleźć jeszcze jedno miejsce, ale już wyglądam strasznie, nie? Po prostu zmęczona jestem już. I... No, jest okej. Okej? Ja. No, bo już nas kurde. Najpierw nas zatrzymali miejscowi, powiedzieli, że nie jechać tam, bo tam niebezpiecznie jest. A potem powiedzieli, nie, jednak jest dobrze, ale nie jedźcie za blisko wody. A teraz stała policja, tutaj jest u góry droga, nie? I po prostu widzieli, jak my tą boczną drogą jedziemy i... Co wiedzisz, masz dość tej jazdy, co? Coś to dychła. Myśleliśmy, że staniemy przy drzewach, a tu drzewa są, ale po drugiej stronie. Tyle co zaparkowaliśmy i już dwóch pasterzy tutaj przyszło się pytać, po co, wiecie, no, pilnują swojego, ale spokojnie, tak, na migi pokazujemy, że chcemy tutaj przenocować i oni okej. A może nie, bo coś kiwa palcem. Zalewa, bo tak widać było po tym gruncie, że tam jest tak jakby rozjeżdżone, zaschnięte błoto. I tutaj pan idzie przed nami, na wypadek gdyby nie było widać. I chce nas, żebyśmy bliżej jego domu tam przenocowali. To jest komitet powitalny, cała rodzina na nogi. Pan poszedł się zapytać żony. Czy możemy tam... Okej. Dobra. Pobierzemy na podwórko. O, jakie fajne placy. Ała! No piękny. No, po prostu na miarę naszego Złomka. No piękny plac. O, no taką miejscówkę mamy. Piękny. Kuchnią do krzaków chyba, nie? No tak, to postawię, jak jest. No, albo tak, jak jest, no, pojemnie.
Tam może do końca to jest ten, równo tam chyba i są jakieś te kłujące krzaki. O, no idź sprawdź. No dobrze, moi drodzy, pokażę wam, jak nocowaliśmy. Tak więc tutaj jest koniec podwórka. Tam w tamtą stronę, jak widzicie, jest dom z taką z oborą, w której mają owce. To podwórko, tam nie chcę podchodzić teraz bliżej, przedtem byłam, ale wiecie co, no pełno śmieci tutaj jest, po prostu pełno. Masakrycznie jest dużo śmieci. I tak sobie myślę, jak można, wiecie, w takim śmietnisku mieszkać. Tutaj akurat to brzydko tak wygląda. To są takie umierające kaktusy, które, no to jest naturalny proces, one faktycznie na zimę obumierają, no i wyglądają tak nieestetycznie, no to pal 6. Ale te wszystkie drobne śmiecie, dlaczego oni sobie tego nie pozbierają na własnym podwórku, to ja nie bardzo rozumiem. No ale poza tym jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nam tutaj pozwolili spać, bo no przespaliśmy, nie? Tam za mną jest autostrada, więc niestety było bardzo głośno i no będziemy szukać jakiegoś lepszego miejsca. Niedźwiedź wyspał się, jak widać. Będziemy szukać lepszego miejsca na kolejną noc, bo pewnie tu w Rabat będziemy musieli parę nocy spędzić. No, papieroska se zapal. A ja? Czy nie przeszkadza panu mieszkanie przy oto za... Nie! Nie! Co jest? Musieliśmy tutaj pościelić Beli taką szmatkę, wiecie co? Bo pełno tutaj jest takich cierni, nie? Tu są takie drzewka cierniowe. I nie tylko, że one mają te kolce, słuchajcie, ale one mają też takie owoce, które mają później w środku takie kolce. Ja wam pokażę zaraz suche, zobaczcie. O, jak mi się to nawbijało, widzicie? I to się strasznie wbija po prostu. Ja spróbuję jednego wyciągnąć i pokazać. To ma taki właśnie kształt. O. No, coś w stylu takiego. O. I to z różnych stron. Niektóre są takie bardziej. O, może ten. Jakby taki goździk, coś w tym stylu. Przyjechał taki ciężarowy samochód, takie były worki ze śmieciami, wywieźć śmieci, tak więc coś tam robią. Uzgodniliśmy, że niedźwiedź da mu jakieś pieniądze, nie wiem czy on przyjmie, ale raczej tak, dobrze. Tutaj tak jest ogólnie przyjęte, można powiedzieć, w Maroko, że płaci się za wszystko, nie? Tak więc po prostu trzeba płacić. Daliśmy 20. Jak te... Jezu, ja nie wiem z tymi walutami, czy się... Dirams. Dobrze. No to jedziemy.
A, no i nie będzie wizy do Algierii. A przyjechaliśmy tutaj się zapytać i okazuje się, że oni owszem wydają wizy, ale tylko i wyłącznie rezydentom. Czyli jak my byśmy byli rezydentem Maroko, to wtedy byśmy mogli tą wizę dostać. I spytaliśmy się właśnie w Mauretanii, bo w ogóle żeśmy w międzyczasie jeszcze wieczorem udało się skontaktować z jakimś człowiekiem, który jest trochę bardziej tutaj obeznany właśnie w Algierii. Właśnie tam on pisał, właśnie warto się dołączać do takich grup, nie? My dołączyliśmy się na Facebooku do takiej grupy Overlanding Africa. I on właśnie tam napisał akurat taki post, że zapraszam do Algierii, że tam tego, jakieś biuro turystyczne i tak dalej. Więc żeśmy się go troszkę podpytali. No i pierwsze, co on nam powiedział, to że granica między Maroko a Algierią jest na stałe zamknięta. Więc na pewno nie przejedziemy lądem, ale moglibyśmy wjechać od Mauretanii. Tam do Mauretanii też potrzebujemy wizę, ale z tego co się orientujemy, to tą wizę dostaje się na granicy. Nie wiem znowu jak z granicą lądową, bo na pewno na lotnisku, wiecie, to właśnie zawsze jest taki problem. Te informacje zawarte w internecie są zawsze takie sporadyczne. Tak jak na przykład informacje jak dostać wizę, tam nie pisze, że ty musisz ubiegać się o nią w twoim kraju, z którego masz narodowość. Przecież ja, wiecie, my podróżujemy non stop, dla nas to jest niemożliwe po prostu dostać wizę do wszystkich krajów, które my byśmy chcieli odwiedzić w Polsce, bo to się nawet tak nie da wyliczyć. I jak żeśmy się tutaj teraz pytali, czy w Mauretanii w konsulacie dostaniemy wizę, to on nie był pewny. Wręcz bym powiedziała, że był pewny, że nie dostaniemy. Że musimy się ubiegać w swoim kraju. Ja czytałam o wizach jeszcze jak my byliśmy w Polsce. Są nawet takie biura, które pośredniczą. Ale one pośredniczą jakby w dokumentach, przygotowują ci dokumenty, a potem musisz się stawić fizycznie w ambasadzie w Warszawie, bo pamiętam jak to czytałam. No i tak jakby tu byśmy mieli odpowiedź, dlaczego tak mało osób odwiedza Algierię. A podobno już w tym roku miał ruszyć system wiz elektronicznych. No ale nie ruszył. Więc nie wiem, teraz musimy... Może podjedziemy do tego konsulatu Mauretanii i zobaczymy, co nam tam w ogóle powiedzą. Ja bym wolała mieć wizę, niż jechać na granicę i tam, wiecie, dostać lub nie dostać. Dobrze, zaledwie 8 minut stąd jest ambasada Mauretanii. Tak więc podjedziemy, popytamy, będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Znowu nie mogłam znaleźć na mapie konsulatu, była tylko zaznaczona ambasada, tak więc podjedziemy. Tu może się zatrzymać, nie? Zobaczymy. Stay. To co, pójdziesz sam? Niedźwiedź pójdzie się zapytać. Czekają w samochodzie. A wiecie co, jeszcze właśnie chyba nie powiedziałam, więc na wszelki wypadek powiem, że
że właśnie wczoraj, jak nie mogliśmy znaleźć tego konsulatu Algierii, bo nie było żadnych oznakowań, nie było flagi, nie było tabliczki nam przy drzwiach, tak jak tutaj na przykład już widzę na murze, to dlatego, że właśnie Algieria jest ciągle w stanie konfliktu z Maroko i dlatego oni tak jakby się tak trochę jakby, nie wiem, ukrywają, może się boją właśnie, żeby nie było jakichś terrorystycznych ataków czy czegoś, chociaż to trochę dziwne, bo na mapie, na Google'ach i tak jest ten, chociaż właśnie adres ambasady, do której przedtem pojechaliśmy, to był przekreślony, nie? Na Google Maps. I pokazywało nam tylko w Casablance, nie? Konsulat, a tutaj nam nic nie pokazywało, tak? Więc, no. Trochę lipa, no to tak jak z Indiami, nie? Można po prostu samolotem wlecieć bez problemu, a kurczę, samochodem nie można wjechać. No i dupa, nie? Tak więc zobaczymy. Więc z jednej strony jakby rozumiem, dlaczego wszystkie te trasy, bo żeśmy oglądali tam, ja staram się, wiecie, znaleźć jakichś innych podróżników, podpatrzeć, którędy kto jechał i po prostu wszystkie trasy pokazywały właśnie jakby tutaj zachodnim wybrzeżem i potem dołem, nie? Ale wiecie, no to też nie można się na 100% sugerować, bo to, że ktoś tędy jechał 5 lat temu, tak? Czy nawet rok temu, to nie znaczy, że ty dzisiaj przejedziesz i odwrotnie, nie? Bo te granice wiecznie się, wiecie, otwierają, zamykają, konflikty niektóre się kończą, minę się zaczynają, więc lub zaostrza się jakaś tam sytuacja, jakieś napięcie między danymi krajami, więc trzeba po prostu zawsze pytać. Nawet jak coś gdzieś przeczytałeś, to po prostu trzeba sprawdzić. Mogą być niespodzianki, że tam, gdzie myślałeś, że przyjedziesz, nie przyjedziesz. I odwrotnie. I tak żeśmy mieli przedtem, ale przedtem to tak mieszał COVID, a teraz tutaj jesteśmy w Afryce, gdzie jest dużo konfliktów zbrojnych. Jak to mówią, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Niedźwiedź był w tej ambasadzie, ale kurczę, niewiele się dowiedział, bo poszedł i tam gadał z kimś w kolejce właśnie o tej wizie do Algierii i tak dalej. I po prostu i wyszedł i dalej. Ale dobra, pal 6 z tą wizą do Algierii. Przecież załatwmy tą wizę do Mauretanii, skoro już tutaj jesteśmy, a na pewno będziemy potrzebować, bo obojętnie do jakiego kraju chcemy jechać dalej, to musimy przez Mauretanię przejechać. Tak więc poszliśmy razem do środka i tam faktycznie w kolejce stał jeden gościu, który świetnie mówił po angielsku i dość dużo można było się od niego dowiedzieć. Na dodatek był na tyle sympatyczny, że potem jak jego obsłużyli, to on poczekał na naszą kolej i wszedł z nami do środka, żeby tam porozmawiać. Więc no trochę tam było zakrętów, że tak powiem. Nieczęsto są takie osoby jak my, tutaj się zgłaszają, pani chciała rezerwację do hoteli. No, ale on faktycznie dużo z nią rozmawiał i tak dalej, tłumaczył, jaka jest nasza sytuacja, więc spoko. Dostaniemy te wizy na miesiąc czasu. Przyjechaliśmy, właśnie trzeba tutaj zapłacić. Chcieli też jeszcze poza ksero paszportów, jeszcze ksero dowodu rejestracyjnego i to też musimy ogarnąć. I mam nadzieję, że zdążymy po prostu dzisiaj jeszcze to złożyć, te wszystkie dokumenty. Jeśli tak, to będziemy jutro o 1:00 mieli wizy. Masz wszystko? No to fajnie, lecimy. Okay. Masz jakieś żarcie dla psa, żeby mógł dać? Tamtemu? Jego pies jest. No to jakiś chlebek albo bułkę, nie? Nie masz ty? Suchego żarcia? No nie mam. O, pan ma takiego fajnego pieska. Fajny. Ładny, no, tylko żeby nam naszą dziewczyna. Piękna. O! Torba się rozerwała. O, Sawa? Tak, okej. Okay. Yeah. Okay. Pomóż panu najwyżej. Pan tutaj, z tego co ja rozumiem, to chyba jest kierowcą jednego ze służbowych samochodów. I
tam już troszeczkę nam na początku coś tam podpowiadał, a co potrzebujemy i gdzie wejść. Dobra, musimy zapakować z powrotem belę do środka i iść, bo jeszcze nam zrobią odciski palców. Dobra, Bela, no przepraszam, ale znowu musisz iść do więzienia. O, tak. O. No, ściągnę, ściągnę. Tak. Za dużo tutaj nie będziemy zwiedzać w Rabat, ale przyszliśmy tutaj zobaczyć Szalach. To jedna z atrakcji, jak widzicie, już z daleka wygląda bardzo imponująco. Niestety z tego co widzę online, to jest zamknięte teraz, do środka nie można wejść. Choć przeczytałam, że można wejść z jakimś tam przewodnikiem, ale przeczytałam też, że nie warto. Tam w środku, z tego co rozumiem, to jest po prostu tylko ogród, bo tam już nic nie zostało, ale no, musicie przyznać, że sama brama jest bardzo imponująca. Pan nam tutaj wytłumaczył, że w środku trwają prace restauracyjne, dlatego że tam są starożytne ruiny, grobowiec któregoś tam z tych króli i jakieś tam no, inne rzeczy, co już nawet nie pamiętam, przepraszam najmocniej, ale właśnie 2,5 roku, z tym, że też żeśmy nie zrozumieli, czy 2,5 roku te prace trwają, czy za 2,5 roku otworzą, trudno powiedzieć, no ale na razie jest zamknięte, aczkolwiek z zewnątrz wygląda bardzo imponująco i tam warto obejść dookoła, wzdłuż tego muru, bo podobno jest stamtąd ładny widok, tak więc idziemy popatrzeć. Widok, jak widzicie, zapiera dech w piersiach. A tutaj na wprost, tak, budują takiego ogórka, taka wieża, taki jakiś drapacz chmur, na którym będzie też punkt widokowy. Nazwę tam przykleję zaraz, jak się to nazywa. Kiedy to skończą, nie wiadomo, ale no, ma być to taka główna część programu. Tam też jest kawałek dalej, taka nowoczesny budynek. Coś trochę w stylu właśnie Opera House. I to też jest taka duma tutaj Rabat. Jest tutaj w dużej części, jak widzieliście po tym co jeździliśmy, miasto bardzo nowoczesne. I jest zaskakująco czysto, słuchajcie, w mieście. Co niestety no, na obrzeżach jest zupełnie odwrotnie. No, on się pytał właśnie, czy pracujemy dla National Geographic i tak dalej. I on mówi, ja pracuję dla rządu, mówi, ale nie będziecie nic źle mówić o Maroku, nie?